Siemano, witam wszystkich jeszcze raz. Obiadek zrobiony. Arab przed chwilą przyjechał. Jakieś pół godziny temu. Obiadek zjadł i poleciał. Poleciał dalej. No i tak to wszystko wygląda, nie? Poleciał dalej. Pół fajki pole. I mam taką prośbę do wszystkich, którzy do mnie piszą. Proszę mi nie zadawać pytań odnośnie szkolnej. Nie pisać na temat szkolnej, na temat tego, co ja mam robić w życiu, a czego nie mam robić, bo bardzo mnie to denerwuje. Bo ktoś mi tam na przykład pisze, narzuca mi, że ja powinnam teraz nagrywać dalej o szkolnej, ponieważ miałam wyświetlenia, bo każdy mi kojarzy ze szkolną, a jak nie chcę o szkolnej, to powinnam na przykład do Meksyka coś tam uderzać. Nie, absolutnie nie będę robić tego, co chce ktoś tam. Ja nie jestem Meksykiem, który ciągle wiecznie mówi, że kończy ze szkolną, a dalej nagrywa po to, żeby mieć wyświetlenia. Nie jestem taką osobą. Skoro powiedziałam A, to jest i B, czyli nie ma takiego czegoś, że jest powrót do szkolnej. Nie będzie tego powrotu do szkolnej, nie będzie powrotu do absolutnie żadnego kanału związanego ze szkolną. To już nie istnieje. Ja ile razy mam powtarzać, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie będzie tych wyświetleń już, które były kiedyś. Wtedy, kiedy nagrywałam u szkolnej. Nie będzie tego. Nigdy tego nie będzie. Ja wiem o tym bardzo dobrze. Ale nie chcę też, żeby ktoś mi narzucał, co ja mam robić. To ja jestem dla widzów, a nie widzowie dla mnie. Jeżeli ktoś chce mnie oglądać taką, jaką jestem i to, co ja nagrywam teraz, to bardzo się cieszę. Niech będzie garstka ludzi, ale dobrych ludzi. A nie jakiś tam, kurczę, a po co mi 1000 ludzi? Dobra, nie wiem. Nie chcę mieć tej patologii. Co mi da to, że, kurde, będzie mnie oglądało 1000 czy 2000 osób, które oglądały Majora? A ciągle mu tam dowalają, jaki on nie jest. I co mi to da? Mnie to nie interesuje. Ja wolę mieć garstkę osób bardzo fajnych, stałą ekipę, taką normalną, z ludźmi, z którymi idzie porozmawiać. I to mi wystarczy. No. Także nie piszcie mi, nie narzucajcie mi, że czegoś, czego ja nie chcę robić. Bo już nie wrócę do tego. Ja nie jestem osobą, która raz mówi tak, a za chwilkę inaczej. Jeżeli powiedziałam, że nie będzie o szkolnej, to nie będzie o szkolnej. Jebać szkolną i chuj. Wyjebane mam na tą szkolną. I co naprawdę, taki osiągnęłam, kurwa, sukces, że mam aż 2000 subskrypcji, które cały czas spadają. No naprawdę, no kurwa, ale poszłam w górę. No. Aż trzecią półkę spadłam. Także bardzo proszę nie pisać mi, bo i tak nie będę tego czytała i słuchała. Będę blokowała takie komentarze, ponieważ nie będę słuchała takich osób. Sorki, teraz tak sobie siedzę. No, także nie narzucajcie mi tego, co ja mam robić, bo ja wiem, co ja mam robić. Niech to będą bzdety, niech będą mielone, niech będzie koperek, niech będzie nie wiadomo co, ale to jest moje życie. Tak wygląda moje życie. A nie, kuźwa, robienie, nie wiem, sztucznych dymów z Majorem czy z nie wiadomo kim. Ja już to przeżyłam. Nie chcę tego, sama z tego zrezygnowałam i nie chcę już do tego wracać. I proszę mi nie pisać takich rzeczy. Jak komuś się nie podoba, zawsze macie inne kanały, możecie iść na inny kanał.
możecie obejrzeć cokolwiek innego. Ja na przykład wychodzę z tego założenia, że jeżeli kogoś nie lubię, nie oglądam, nie komentuję, po prostu włączam sobie to, co mnie interesuje i tyle. Bo każdy ma prawo, aby nagrywać to, co chce. Taka jest prawda. A jeżeli mnie coś nie interesuje, tego nie komentuję nawet. Nie krytykuję kogoś. Po prostu to omijam i wchodzę sobie na kanał, który mnie interesuje. No ale widzę, że jest bardzo dużo osób takich, którzy specjalnie robią tak, aby komuś dowalić. No. Także nie piszcie mi takich rzeczy. Będę robiła i tak to, co ja będę chciała i to, co będę uważała za słuszne. No i tyle w temacie. Także czy ja nagram, nie wiem, że siedzę sobie na środku pokoju sram na środku pokoju, czy cokolwiek, czy będę sobie leżała, czy będę się kąpała, czy kurwa będę gotowała, czy nie wiadomo co. Podaję przykłady oczywiście. No to jest moja sprawa. Także nie mówcie mi takich rzeczy, że ja mam nagrywać znowu o szkolnej, bo ludzie się przyzwyczaili, bo wszyscy będą mnie kojarzyli ze szkolną i tak dalej. Właśnie ja staram się od tego odchodzić. Staram się od tego odchodzić i mam nadzieję, że to się uda. Sorki. No. Także. Także bardzo Was proszę, nie krytykować możecie, możecie pisać, co tam chcecie. Konstruktywna krytyka zawsze się przyda, ale nie mówcie mi, co mam robić. Bo ponieważ ja już nie wrócę do szkolnej, nie wrócę do Meksikana, nie wrócę do innych żadnych tematów związanych ze szkolną. To jest moja sprawa, moje życie. Sama tak wybrałam, bo gdybym chciała, to nadal bym nagrywała szkolnej i miałabym wyświetlenia. Ale nie chcę, po prostu nie chcę. Wolę mieć fajną ekipę zgraną, taką normalną. No i tyle. I proszę mi nie narzucać tego, co ja mam robić. Bo nie będę robić tak, jak wy chcecie. No. A jak ktoś chce, to fajnie, że mnie ogląda. Jeżeli nie chce, to nie. Trudno. Życie. Ale nie narzucajcie mi, bo to jest... nie będę tego robiła, co tam ktoś chce. Trzymajcie się, pozdrawiam.